będzie to więcej niż jedna noc w drodze z całym ekipunkiem. Mamy do przejechania w sumie około 80 km i tak planujemy to rozbić to na 3 lub 4 dni. Historia, że taki potwór się wyłonił z wody, tak tutaj zrobili takiego drewna. No i 6 lat temu ostatnio go było widać. I podobno to jest taka długa ryba, ale nie wiadomo dokładnie. Tu jest kemping, na którym spędziliśmy wczorajszą noc. Patrzcie, 2,5 km, cały czas prawie prowadzimy rowery i wciąż pod górkę. Jesteśmy już do góry 170 metrów, no także kawałeczek na przestrzeni raptem 2,5 km. Jak? Super. Przejechaliśmy już 6 km. Ja sobie znalazłam poziomki. Tak, tutaj znaleźliśmy miejsce z poziomkami. Chłopaki mają małą przekąskę. No i pierwsze 3 km to były ostro pod górę. Przejechaliśmy w 180 metrów w górę w sumie. No a teraz ostatnie 3 km to jedziemy cały czas w dół. No i piękna trasa. Tutaj aut praktycznie nie ma, jest taka żwirowa ścieżka. Dla mnie? Tak. I jedziemy. Mamy w planie dzisiaj przejechać 33 km. Zobaczymy, gdzie dojedziemy. Zobaczcie, co nas czeka. Rozpędźcie się, będzie łatwiej. Dojechaliśmy tutaj do takiego miejsca. Zatrzymaliśmy się, żeby sobie popatrzeć tu na widoki. Przejechaliśmy już po tych górach 17 km. No i jedziemy na razie. Tutaj tylko taka krótka przerwa. Popatrzcie, jak pięknie. Chmurki ciemne za nami idą cały czas. No ale nie zapowiadają deszczu, więc tak dosyć odważnie jedziemy. Jak nas złapie, no to trudno. Elo. Tu jesteśmy przy kanale Telemark. Przed chwilą widzieliście
taką wycieczkową, wycieczkowy statek. On płynie z Lundę. My dzisiaj w Lundę planujemy spędzić noc. Mamy już przejechane dzisiaj 23 km. No i mamy jeszcze około 10. Echo! A tu jedziemy drogą rowerową numer 2. No, jak wam się muzyka do tego filmu spodobała, to na moim kanale znajdziecie więcej takich muzyk, a mój kanał się nazywa Paweł Kraska. Popatrzcie, jaka tutaj chatka ciekawa na kamieniach. Już zjeżdżamy w dół. Za chwilę będzie zapora. Bardzo fajną ścieżką jedziemy. Jesteśmy w takim miejscu. Niestety ta miejscówka, gdzie planowaliśmy się rozbić namiotem, to tam było jakieś stado gęsi, które tak nabrudziły na całej trawie, że nie było można znaleźć kawałka czystej trawy, więc jechaliśmy dalej. Koniec końców przejechaliśmy 37 km. No i tak będziemy spać. Mamy ławeczkę, także zabieramy się za obiadek i będziemy się rozkładać. No i pojutrze wrócimy z powrotem do kempingu. Tak. Tam, gdzie zaczęliśmy. Nasz obiadek tutaj już kończy się gotować. Tam chłopaki zbierają szyszki, żebyśmy mogli sobie rozłożyć namiot. Przejechaliśmy 38 km i mieliśmy w tym 600 metrów przewyższeń, także bardzo dużo było pod górę. Ale chłopcy w dobrych humorach, zadowoleni. Także idziemy jeść obiadek.